Hej, witajcie w Heroes of the Storm. Dzisiaj zagramy sobie jako Kael'thas. Selama a Shalanore. Oto i jesteśmy na Haunted Mines, czyli dwupoziomowej mapie, gdzie co jakiś czas w podziemiach pojawiają się zastępy nieumarłych, które trzeba zabić. Drużyna, która zdobędzie więcej fragów na tych oto jednostkach, otrzyma potężniejszego bossa, który następnie pojawi się wrogów na tej linii, a u nas tutaj i zacznie atakować bazę przeciwnika. Jako pierwszy talent u Kael'a weźmiemy Mada Addict, żeby zwiększyć swoje zasoby many za każdą kulę regeneracji, którą otrzymamy. Ale tutaj jakiś pan stat. O, niestety, kurwa. Coś wypuszczamy. Nie chcemy raczej walczyć tutaj na dwóch asasynów. Ale teraz z pomocą Johanny możemy trochę popuszować. Nasz team. Kael, Johanna, Chen, Vala i Anubarak. Trzech warriorów i dwóch asasynów. Gram dość wcześnej porze, więc matchmaking musiał iść na jakieś kompromisy. Bo nie ma dość dużo graczy jeszcze. A u wrogów jest Johanna, Falstad, Sergeant Hammer, Vala i Nova. Dużo bardziej ofensywna kompozycja. Jednego mniej wytrzyma. No i teraz tak. Kael. Kael jest zasięgowym asasynem, który jest jednym z najlepszych, jeśli chodzi o obszarowe obrażenia. Posiada jeden efekt crowd control, ale nie ma żadnego sposobu na ucieczkę, więc trzeba się nim niesamowicie dobrze pozycjonować i oszczędnie używać jego stylu. Jego trait jest możliwy do aktywacji i on ulepszy następną zdolność, której użyje. Jego Q to Flame Strike, czyli AoE damage z opóźnieniem. Jego W to jest Living Bomb, czyli Damage Over Time, który po pewnym czasie wybucha i jeszcze zadaje obszarowe obrażenia. A jego E to jest usunący poziomie Skill Shot Stun. I teraz, jeśli użyjemy naszej pasywki na Q, i zwiększy to obrażenia z Flame Strike'a i zwiększy obszar, w którym ten Flame Strike wystąpi. Jeśli użyjemy pasywa na D, znaczy użyjemy go na W, to nasza Living Bomba nie będzie korzystać z many i natychmiast odnowi się jej cooldown. A jeśli użyjemy na E, to można zastunować więcej niż jedną osobę. Na tym poziomie wezmę Gathering Power, żeby zwiększyć obrażenia, które otrzymamy wraz z każdym killem, który nam wpadnie na nasze konto. I zejdę do kopalni i pomóc tam naszym sojusznikom. Dość blisko jest rozłożony pułap tych czaszek, który zabił nieumarłych. Być może będziemy w stanie zyskać silniejsze. Okej, Sergeant Hammer padła, złapałem Falstada w stuna. Ale nie ma go co chase'ować, lepiej jest po prostu zdobyć tego golema i zyskać lepszego bossa na linii. Okay. Teraz dobrze byłoby wyjść z kopalni. Wyjście na piechotę z kopalni jest dużo szybsze niż recall, bo recall wymaga, żebyśmy wracali na pole walki aż z baldy. Więc jeśli jesteście zdrowi i macie dużo many, to raczej wychodźcie używając mounta.
Najrozsądniej byłoby zacząć przejmować te Siege Campa. Albo pomóc na środku Chenowi. O, bardzo dobrze. Ten Siege Camp jest dobry do wzięcia podczas pierwszego golema, bo on pomaga w zwalczaniu go i zadaje naprawdę sporo obrażeń. Na tym poziomie weźmiemy Fission Bomb, co zwiększy obrażenia od wybuchu naszego wroga. Szkoda, że nikt mi nie chce pomóc. Myślę, że nie mam many, żeby się dobrze utrzymać. Będę musiał odpuścić. Niestety. Za to ich golem już praktycznie umiera. I tu razem z drużyną będziemy mogli jeszcze sobie pokuszować. Gdybym jednak poszedł dokończyć tego kampu. Jeszcze dodatkowa siła pokuszująca. Nasz golem całkiem ładnie wyszedł w ich fort. Myślę, że już przestanie istnieć. To jest dość dobre osiągnięcie jak na pierwszego golema, które są zawsze słabsze w porównaniu do tych z późniejszej części. No dobrze. Kael jest wysokim elfem. Znaczy teraz jest krwawym elfem, ale był wysokim elfem, dokładniej to synem ich króla, Anasteriana Sunstridera. I podczas inwazji plagi Arthasa na Gueltalas, czyli siedzibę wysokich elfów, akurat nie było go w kraju. Kiedy powrócił do Gueltalas zniszczonego po ataku plagi, stworzył rasę krwawych elfów, którzy poprzysięgli zemstę i chcieli odzyskać swoją właśnie swoją stolicę, ale na zawsze zostali splamieni rządzą magii, ponieważ Arthas zbezcześcił ich studnię słońca, która do tej pory zaspokajała ich rząd. Jako ultimata zagramy z Feniksem. Jest to obszarowy damage over time, który wypuszcza takiego ptaka we wskazane miejsce i ten ptak zaczyna strzelać do bliskich czempionów wroga. Jego drugim ultimatem jest Pyroblast, czyli najpotężniejszy nóg w grze z bardzo długim czasem ładowania, który jest w stanie wybuchnąć pojedynczy cel. Ale też zadaje drobne obrażenia tym boków na bieżącym celu. Więc Kael, którego tutaj widzimy, odszedł od dotychczasowej magii przymierza, czyli magii wody i lodu, na rzecz agresywnej magii ognia i ze wszystkich sił stara się walczyć o swój lud. Przy okazji wykazuje sporą żądzę potęgi i magii. Gameplay Kaelem wygląda w taki sposób, że przede wszystkim staramy się dbać o własny zadek, a kiedy nadarzy się okazja, to strzelamy wszystkimi zdolnościami w przeciwniku. Nigdy nie wystawiamy się z przodu, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo wrażliwi. Kael nie ma żadnej możliwości ucieczki, więc musimy dbać o siebie tylko pozycjonowaniem, najlepiej z pomocą sojuszników. No i niechcący. Niechcący urządzę, tak? Chciałem jeszcze potrzebować troszeczkę. Dobra, Fenix, idź. Próbujemy zadać tu tyle obrażeń, ile się da, bo już tak zostaliśmy. Bardzo ładna ulti Anubaraka pozwoli nam przeżyć. Zamknął w nim jednego z przeciwników. Skoczę szybko po fontannę. W sumie spróbuję jeszcze obić ich tutaj.
Okej, okay, razem z Valą myślę, że chcę iść do walki. Drogi Falstad mocno zoverextendował. Bardzo zdrowa ilość ability powera, dzięki Gathering Power. Za każdy kill dostajemy jeden stack, który zwiększy nam obrażenia od zdolności o 1%. Po śmierci tracimy za połowę z nich. Okej, Vala. Nowa. Nie chcę tam być na razie. Teraz weźmiemy Chain Bombę. Ten talent sprawia, że nasza Living Bomba po wybuchu rozprzestrzenia się na pobliskie cele. To jest nasze główne źródło obrażeń obszarowych. Oj, tutaj się przeciwnicy nie zgrali, bo Falstad nas odrzucił, podczas gdy Vala próbowała nas zestunować swoim drugim ultem. Well done. Your golem is much stronger. Okay. So be it. Anubarak. Zawsze się myli z awaturem. Zamknął ją w pokoju. Zero stun. I Vala nie żyje. Another Indian for the Lich King. Nice. Trzeba być pozytywnym. To zawsze procentuje w tym, co nasi gracze sobie reprezentują. Dobrze, powalony golem. Nasz jeszcze żyje, ale już niezbyt długo. Za to zdobyliśmy wszystkie obozy najemników. Przegrupujemy się z naszymi sojusznikami i spróbujemy tu troszkę powalczyć z tego co widzę, bo wróg nie przyszedł w zbyt dużych ilościach. Wow, ładne ulti to stada. Udało mu się nas ładnie zaskoczyć. Udało mu się zabić Balę. Czy ucieknę przed tą niechaną? Tak, nasza drużyna osłoniła mnie. Spróbuję dostać się do fontanny leczącej. Uważając jednocześnie na Falstada, który może mnie zabić jednym pomerankiem. Dobra. Falstad tutaj dalej jest. Nie chcę, żeby mnie zaszedł z tej strony. Wolę się wycofać, nie chcę stracić mojej Gathering Power. To byłby spory cios. Nie warty ryzyka. Więc wchodzimy teraz do kopalni po raz trzeci. Tym razem zdobędziemy dużo większego golema, to już prawdopodobnie mamy szansę wygrać ten mecz. Outstanding. Gather skulls and golem. Choose a talent. Zastanawiam się, który talent żeśmy na tę drużynę, ale chyba wezmę Arcane Barrier. Spróbuję tej sytuacji. Oni potrafią się strasznie skolapsować, że tak powiem. I zadać sporo obrażenia naraz. Dlatego ta tarcza mi może się bardzo przydać. To jest aktywacyjny skill pod jedynką, który daje mi tarczę na 6 sekund. W wysokości 200% mojej maksymalnej many. Nie chcę tu być, wolę się wycofać. Muszę dbać o moje staki. Poza tym moja drużyna daje sobie świetnie radę ze zbieraniem czaszek.
Dobra. Tutaj jest Falstad, spróbuję go zajechać. Od tej strony, tutaj jest nowy. To jest prawdziwy. Nie udało się trafić. Ucieka tu, to jest klon. Nowa prawdziwa ucieka w tamtą stronę. Siedla na konia już. Indeed. The summoning is complete. Your goblin outpowers your foes. Być może tam była, ale po prostu nie uda mi się jej wykryć. The sun lights my path. Teraz czas sfokusować tego golema. Gdybyśmy byli lepiej zgrupowani, moglibyśmy pushować razem z naszym golemem bota. Ale on sobie świetnie poradzi z ich keepem. A jeśli nie możemy zniszczyć Kora, to bycie w tamtym miejscu nie ma sensu. Dlatego teraz lepiej spuszować to. Razem z najemnikami oczywiście. Let's befriend these mercenaries. Całkiem ładny push się tu nazbierał. Będzie byłoby strzelać tych przeciwników tutaj. Złapał stada. Nie, nie tak. Bardzo fajnie teamfight, ładnie gra Anubarak, ładnie gra nasza Vala, nasza Johanna. Przeciwnicy za to nie mogą się coś zgrać. Do końca. I myślę, że zbliżamy się do końca tego meczu. Przy obleganiu rdzenia zawsze jest najlepiej po prostu go fokusować. Chyba, że się chce jeszcze troszkę pobawić. Okej. Okay. GG, zaiste, Anubaraku. Victory! Więc to byłaby taka drobna jakby zajawka KL-a i tego, w jaki sposób należy się nim posługiwać. To są statystyki. Vala, widzę, zrobiła dobrą robotę, jeśli chodzi o hero damage, ale my jako KL głównie burstowaliśmy wrogów, a nie zadawaliśmy systematycznie im obrażeń. Jeśli chodzi o talenty, to na pierwszym levelu bierzemy Mana Addict, na czwartym Gathering Power, na siódmym Fission Bomb, na dziesiątym Phoenix, na trzynastym Chain Bomb, na szesnastym Arcane Barrier, a na 20 bralibyśmy albo ulepszenie Arcane Power, bodajże tak to się nazywa, które po aktywacji daje nam dodatkowe punkty many i jeszcze bardziej zwiększy nasze obrażenia od zdolności, albo Bolt of the Storm, czyli po prostu flash, żebyśmy mogli uciec jeszcze lepiej przeciwnikom. Więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.